Pokazaliśmy wam dzisiaj, jak osoba nie siedząc wcześniej na motocyklu radzi sobie z zadaniem egzaminacyjnym, takim jednym z ważniejszych, które obowiązuje na kategorię A1, A2 czy A. Jest to slalom wolny, 5 ósemek połączony ze slalomem wolnym. Pokazaliśmy, że osoba, która wcześniej miała do czynienia ze skuterem, z tych złych nawyków, co mogę powiedzieć, nogi wiszą podczas jazdy, jest to nawyk ze skutera, bo z reguły jak się zatrzymujemy czy ruszamy, to w skuterze ruszamy z dwóch nóg, z tego względu, że hamulce znajdują się z prawej i lewej strony kierownicy, natomiast w klasycznych motocyklach hamulec znajduje się pod prawą ręką bądź pod prawą nogą. Przejazd, trzeba powiedzieć, między bramkami nie nastąpił wiele trudności kursantowi, poradził sobie dwukrotnie i w jedną i w drugą stronę, natomiast ósemki, której wcześniej nie ćwiczył, nie było mu dane potrenować, podparł się, nie ma znaczenia, czy podeprzemy się na trzeciej czy na piątej ósemce, całe zadanie należy powtórzyć. Widać było brak koordynacji toru jazdy, czyli chaotyczne ruchy kierownicą. Jest to spowodowane tym, że dopiero siadamy na jedno ślad, zaczynamy się objeżdżać. Powiem szczerze, po 2 godzinach intensywnego ćwiczenia od razu jest inny efekt. Widać, że ten tor jazdy jest ustabilizowany, nie ma chaotycznych ruchów kierownicą. Kursant, nawet gdy ma ustabilizowany tor jazdy, może sobie w międzyczasie obrócić głowę i obrócenie w głowy nie ma wpływu na tor jazdy motocykla. Chciałbym, żebyś teraz też przedstawił swoje wrażenia, jak się czujesz, czy te zadania są w miarę. To pierwsze zadanie, które dzisiaj chciałem ci zademonstrować, jest trudne i na ile jest trudne, żeby można było to wykonać bezbłędnie. Zadanie jest dosyć proste, jeśli chodzi o samo założenie, natomiast myślę, że jak już się siedzi na tym motocyklu, każdy szczegół jest tutaj ważny. Trzeba dobrze operować gazem, żeby motocykl nie zgasł, lub jeżeli za szybko podkręci się tą manetkę, motocykl bardzo, bardzo szarpie do przodu i trudno wtedy mieć ten tor jazdy ustabilizowany. Trudno się nie podeprzeć, jeżeli się nie ma tych ćwiczeń. No i właśnie tutaj wychodzi mój brak doświadczenia w dobrym operowaniu gazem, manetką gazu. Znaczy, myślę, że im dalej w las będzie lepiej i myślę, że też dla osoby, która nigdy nie jeździła na jednośladzie, czyli na przykład na skuterze, na jakimkolwiek motorowerze, byłoby to dosyć trudne. No, natomiast ja mam jakieś tam przygody. Mimo wszystko jest to zupełnie inna bajka, także myślę, że dosyć niebezpieczne by było, gdyby ktoś, posiadając kategorię B, po prostu przesiadł się, kupił motocykl 125 cm pojemności i przesiadł się i zaczął jeździć po ulicach. Bez jakiegokolwiek przygotowania. Nie wyobrażam sobie tego ze względu na bezpieczeństwo własne i innych uczestników ruchu po prostu. Jeśli zainteresował cię temat posiadanie kategorii B i nadanie z urzędu kategorii A1, wkrótce pokażemy kolejne filmy, jak przebiega szkolenie i jakie są postępy w edukacji na kategorię A1, która z urzędu została, jak wcześniej powiedziałem, nadana osobom, które przez 3 lata mają kategorię B. Niemniej trzeba zaznaczyć, że kierowanie jednośladem jest zupełnie inną czynnością niż poruszanie się samochodem osobowym, czy ciężarowym, który jest wyposażony w 4 koła. Tak, zapraszamy, już niedługo będą kolejne filmy, także mam nadzieję, że będziesz razem z nami.